Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Himek z kanału Gazetki i Promocje. Mamy już prawie półmetek wakacji, na co warto zwrócić uwagę, bowiem kto nie wykorzystał jeszcze swojej szansy na wypoczynek, tego czasu pozostało mu już o połowę mniej niż na początku, a przynajmniej czasu na wykorzystanie swojego urlopu. Część z Państwa zapewne spędzi swój urlop w jakimś ośrodku wypoczynkowym, a może i w eleganckim hotelu gdzieś pod palmami. Taka okoliczność wiąże się zazwyczaj z możliwością spożywania posiłków w restauracji, zamiast z konserwy z mielonką, do której swoją drogą mam spory sentyment, związany właśnie z wakacjami. Z czasem człowiek robi się jednak wygodny i zapewne stąd popularność w czasów z wyżywieniem. Jest to też całkiem niezła możliwość spróbowania lokalnej kuchni przyrządzonej przez lokalnych kucharzy. Bardzo lubię takie testowanie, podobnie jak korzystanie z lokalnych street foodów, ale z tym w krajach egzotycznych zalecałbym jednak ostrożność. W każdym razie w hotelowej restauracji zazwyczaj najeść się można dowoli i smacznie. Najczęstszym też sposobem na podawanie i prezentowanie gościom dostępnych potraw jest tak zwany szwedzki stół. Niewiele jednak osób wie, że ta niezwykle popularna metoda częstowania jedzeniem, pomimo że nosi nazwę odnoszącą się do Szwecji, to pochodzi z Polski. Legenda bowiem mówi, że na koncept serwowania dań ze wspólnego stołu i spożywania ich na stojąco wymyślił podobno sam hetman Zamoyski, gdy gościł u siebie szwedzkich żołnierzy. A ponieważ nie darzył ich specjalnym zaufaniem i co to dużo mówić, był w stosunku do nich nieco złośliwy, nie bez powodu zresztą, zaprosił ich na kolację podaną na jednym stole, a do tego nie udostępnił stołów i krzeseł gościom. Jak szwedzcy goście odebrali tą złośliwość, szczerze mówiąc nie wiem, ale wiem, że określenie szwedzki stół przyjęło się w języku i do tego taki sposób spożywania wcale nie jest dzisiaj uważany za niestosowny. Mało tego, wiele eleganckich imprez odbywa się w ten sposób. Ze szwedzkiego stołu korzystamy też najczęściej w wakacyjnych hotelach, chociaż znaczącym odstępstwem od pomysłu Zamoyskiego jest fakt, że zazwyczaj mamy gdzie usiąść i spożyć posiłek. Tak więc historyczna złośliwość okazała się być całkiem niezłym pomysłem, który przetrwał dobrych kilka wieków i ma się całkiem dobrze. Bez względu jednak na to, czy zakupy spożywcze robimy w celu spożycia ich w tradycyjny sposób, czy w celu podania na szwedzkim stole, możemy je zrobić w Dino, które jest sklepem wartym uwagi nie tylko ze względu na ofertę i zaopatrzenie, ale także i na lokalizację sklepów. Dzięki temu do Dino mamy zawsze blisko, a do tego jeszcze się opłaca. Jestem więc prawie pewien, że podczas następnych zakupów będzie nam dane spotkać się w Dino, co będzie spotkaniem niezwykle miłym i sympatycznym. Do zobaczenia zatem i miłego dnia.